Decyzję o zniesieniu tego punktu z porządku obrad poprzedziła gorąca wymiana zdań pomiędzy radnymi Platformy Obywatelskiej, którzy byli autorami projektu, a przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. Obie strony zarzucają sobie rozpoczęcie kampanii wyborczej. Sprawy społeczne leżą PiS-owi na sercu, tak jak zwykle, ale ta uchwała naszym zdaniem była niedopracowana. Skoro tak, to podjęliśmy wspólne zdanie, żeby przepracować ją w sensie tego, że prosiliśmy wnioskodawcę o przepracowanie, nie negując rzecz jasna samej idei, którą uważamy za słuszną. Radni Prawa i Sprawiedliwości obiecują, że w przyszłości zagłosują za proponowanymi zmianami, o ile autor uchwały je doprecyzuje. Ten z kolei uważa, że jest to niepotrzebne przeciąganie tematu, ponieważ podobne zapisy obowiązują już w takich miastach jak Warszawa, Kraków czy Poznań. Przez 30 dni pracy nad tym projektem uchwały nie pojawi się żaden wniosek merytoryczny o jej zmianę. Żaden. Przez 30 dni, dzisiaj w dniu, kiedy powinniśmy już praktycznie głosować, dowiaduje się, że projekt jest niedoskonały. Jaki jest tego efekt? Nikt nie wnioskuje o przesłanie projektu uchwały do kolejnych prac w komisjach, tylko o definitywne jego odrzucenie. I tak naprawdę ten projekt uchwały nie będzie dalej procedowany w żadnej komisji. Po prostu go nie ma fizycznie, tak? Został wrzucony do śmieci. Wielu radnym nie podobała się daleko idąca propozycja PO, by z opłat za komunikację miejską w dniach o podwyższonym występowaniu smogu zwolniony był nie tylko kierowca samochodu, ale także jego pasażerowie. Ich liczba uzależniona by była od dowodu rejestracyjnego. Jeśli na przykład auto może przewozić 9 osób, to tylu podróżnych nie musiałoby kupować biletów. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiadają się także władze miasta. Myślę, że dyskusja nad tym projektem jeszcze się nie zakończyła, czyli wrócimy do tego tematu, chociaż na komisjach żadnych propozycji korekt radni nie zgłaszali. Prezydent pozytywnie odniósł się jedynie do propozycji darmowych przejazdów dla kierowców w dniach, w których przekroczone są stany alarmowe powietrza. Podobny zapis obowiązuje zresztą w Międzynarodowym Dniu Bez Samochodu. Z kolei pomysł, by z tego przywileju mogli korzystać również potencjalni pasażerowie, uznał za chybiony. Natomiast co do domów dziecka, rodzin zastępczych, one są w całości finansowane z budżetu i nie ma żadnego uzasadnienia, żeby przenosić wydatek tej jednostki, instytucji, która w całości finansowana jest z budżetu miasta, na budżet przewoźnika komunikacji zbiorowej. Autor projektu uchwały zamierza wkrótce powrócić do tematu. Póki co ubolewa, że polityka wygrała z dobrem podopiecznych domów dziecka.